Robert Lewandowski będzie mile wspominał stadion przy ulicy Okrzejej. Gościłeś tu z Zniczem Pruszków, zdobyłeś gola, który dał Zniczowi zwycięstwo. Teraz bramki nie strzeliłeś, ale wyjeżdżacie z kompletem punktów. No na pewno cieszymy się z tego zwycięstwa, tym bardziej, że w ostatnich minutach strzeliliśmy tą zwycięską bramkę. No tak naprawdę w pierwszej połowie myślę, że powinniśmy nie tylko jedną bramkę strzelić, a przynajmniej drugą i po prostu spokojnie grać, a tak Piast strzelił kontaktową bramkę, wyprowadził dwie jeszcze groźne kontry, gdzie mógł podwyższyć wynik. No na szczęście nie udało im się to. My mieliśmy równie sytuację i szkoda, że ich nie wykorzystaliśmy. Myślę, że przy odrobinie więcej szczęścia po prostu szybciej byśmy to zatwili, a tak musieliśmy się gonić wynik do ostatniej minuty. Spodziewałeś się, że Piast, przed niektórych określany kopciuszkiem ekstraklasy, postawi, zawiesi tak wysoko poprzeczkę w tej drugiej połowie? No na pewno też trochę jesteśmy sami sobie winni, bo w pierwszej połowie praktycznie Piast nie miał żadnej sytuacji, my trochę mieliśmy i tak jak mówię, no jedna bramka to jednak było za mało, bo po tym jak Piast strzelił w drugiej połowie na 1-1, od razu podniósł się i zaczął grać ofensywnie i trochę problemów mieliśmy, no ale tak jak mówię, no też może warunki, boisko nie było idealne, żeby to tak wszystko idealnie wychodziło, ale graliśmy do końca i to się opłaciło. Lech mierzy w Mistrzostwo Polski, ale solidarnie się wygrały zespoły z czołówki Topek. No tak, no na pewno już teraz my Lech nie możemy sobie pozwolić na jakieś straty punktów, tak jak te trzy remisy poprzednie. Na pewno teraz już w każdym meczu będziemy starali zdobywać te trzy punkty. Dziękuję Ci bardzo.